Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Organizacje ekologiczne mogą podważać plany urządzania lasów przed sądem, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Decyzja budzi kontrowersje, bo utrudni prawidłowe funkcjonowanie lasów państwowych. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej próbuje rozszerzać swoje kompetencje i wkraczać w sprawy, w których nie ma kompetencji Unia Europejska. Sprawy leśnictwa to są kompetencje wyłączne państw członkowskich i jesteśmy świadkiem przecież już właściwie wojny politycznej, gdzie eurokraci za pomocą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej próbują rozszerzać kompetencje Unii, naruszając traktaty. Jeżeli patrzymy traktaty, każdy, kto potrafi czytać, wystarczy zobaczyć konkretny artykuł, który wskazuje, że sprawy leśnictwa są wyłączną kompetencją państwa członkowskiego. I w związku z tym to jest kolejny zamach na polskie lasy. Oni mają dalekosiężne plany, żeby rozszerzać kompetencje, żeby przekształcać Unię Europejską w de facto państwo, pozbawiać Polskę kolejnych kompetencji i rozszerzać kompetencje unijne. No my się temu twardo sprzeciwiamy i nigdy nie zgodzimy się na to, żeby polskie lasy oddać w ręce Brukseli czy Berlina. Po zatrzymaniach w sprawie stołecznego MPO trzeba wyjaśnić tę aferę także na poziomie warszawskiego ratusza. Podkreślają politycy Solidarnej Polski, wskazują, że to prezydent stolicy jest odpowiedzialny za rozrost korupcyjnego procederu. Jest to gigantyczna afera, a do dzisiaj Rafał Trzaskowski ani Donald Tusk się do niej konkretnie nie odnieśli. Nie ma konsekwencji politycznych, nie ma konsekwencji kadrowych, a co istotne, w Warszawie nie ma żadnych poważnych kontroli. Warszawiacy płacą gigantyczne pieniądze za wywóz odpadów, a okazuje się, że umowy zawierane w tym celu przez instytucje podległe Rafałowi Trzaskowskiemu uczestniczą według prokuratury i co z dużą dozą prawdopodobieństwa potwierdzają dzisiaj sądy, poprzez bardzo poważny mechanizm korupcyjny. I Rafał Trzaskowski w związku z powyższym, mam nadzieję, jako były radny miasta stołecznego Warszawy, jako poseł z Warszawy, że z tego zaproszenia skorzysta. Pan minister Ozdoba jest gotów wesprzeć pana Trzaskowskiego. Trybunał Konstytucyjny ustalił, że dalej jego pracami kierowała będzie dotychczasowa prezes Julia Przyłębska. Rozpoczęcia procedury wyboru nowego prezesa żądało 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przekonywali oni, że kadencja Julii Przyłębskiej dobiegła końca. Kryzys się nasilił, odbił się szerokim echem w mediach, a sędziowie długo nie potrafili się porozumieć. Ostatecznie Trybunał sam zdecydował, że jego pracami dalej kierowała będzie dotychczasowa prezes Julia Przyłębska. Decyzja zapadła bezwzględną większością głosów w obecności 2/3 wszystkich sędziów. Oznacza to, że sędziowie niebawem powinni zająć się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, którą skierował do nich prezydent Andrzej Duda. Obrona autorytetu świętego Jana Pawła II to jedno z największych zadań, jakie Zespół Wspierania Radia Maryja wyznaczył katolickiej rozgłośni w Toruniu. W skład zespołu wchodzą wybitni profesorowie. Zespół Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu działa nieprzerwanie od 1997 roku. Choć od tego czasu niejednokrotnie zmieniał się skład zespołu, cel pozostał niezmienny – wspieranie Radia Maryja. Wczoraj w siedzibie zarządu prowincji warszawskiej Redemptorystów odbyło się spotkanie członków zespołu na czele z ojcem doktorem Tadeuszem Rydzykiem, założycielem i dyrektorem Radia Maryja. Zadanie, jakie postawiono przed katolicką rozgłośnią, to między innymi obrona autorytetu świętego Jana Pawła II. Brońmy świętego Jana Pawła II. Wielu z nas bezpośrednio doświadczyło błogosławionych owoców pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Mając tę posługę świętego Jana Pawła II w naszej pamięci, nie możemy być obojętni wobec wszczętych z końcem ubiegłego roku ataków medialnych na świętego papieża z Polski. Czytamy w komunikacie Zespołu Wspierania Radia Maryja. Ataki te mają jeden cel – podważanie nauczania Ojca Świętego zawartego w encyklikach będącego sprzeciwem wobec cywilizacji śmierci. Wspierajmy Radio Maryja. Pamiętajmy, że prowadzenie tych dzieł według przyjętej formuły niezależności od wielkiego kapitału jest możliwe tylko wówczas, jeśli dzieła te będą wsparte przez nas, którzy uczestniczymy w tej formacji. Radio Maryja jest darem na trudne czasy, podsumowali członkowie zespołu wspierającego katolicką rozgłośnię. Rosjanie próbują okrążyć Bachmut. W rejonie miasta mają przewagę. Ukraińcy przeprowadzają kontrataki i starają się uniemożliwić Rosjanom opanowanie miasta.
Rosjanie ostrzeliwali Zaporoże. Na budynek mieszkalny spadły pociski. To nie pierwszy raz, kiedy rakiety uderzają w te dzielnice. Rakiety S-300 uderzają przez cały rok. Zginęły 4 osoby, 8 jest rannych. Ratownicy dalej przeszukują gruzowisko. Kiedy uderzyła rakieta, 30-letni mężczyzna spał na kanapie. Został przygnieciony przez betonową płytę. Przez prawie 3 godziny ratownicy pracowali nad uwolnieniem go. Żyje i ma się dobrze. Rosjanie szturmują Bachmut, jednocześnie ponoszą ogromne straty. O miasto walczą wyszkoleni najemnicy z grupy Wagnera. Przeprowadzili ponad 80 ataków z użyciem artylerii. Dla Rosjan zdobycie Bachmutu to otwarcie drzwi do Donbasu. Sytuacja mieszkańców miasta jest krytyczna. Wielu z nich podejmuje decyzję o ucieczce. Wyjeżdżamy. Chcieliśmy zostać do samego końca, ale jak możemy? Mieszkanie naszego sąsiada zostało zniszczone. To najwyższy czas, żeby już iść. W ostatnich miesiącach rosyjskie wojska kierowały rakiety na infrastrukturę energetyczną. Celem było odcięcie ludności cywilnej od dostaw prądu. Ta zima się skończyła, było to bardzo trudne i każdy Ukrainiec odczuwał tę trudność. Mimo to udało nam się zaopatrywać Ukrainę w energię i ciepło. Zima się zakończyła, ale nadal istnieje zagrożenie dla systemu energetycznego. Ukraina przygotowuje się do kolejnego sezonu grzewczego, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Tymczasem Władimir Putin wysuwa przeciw Ukraińcom oskarżenia. Uważa, że świadomie strzelali do cywilów. Przedostali się na teren przygraniczny i otworzyli ogień do ludności cywilnej. Zobaczyli, że to samochód cywilny. Zobaczyli, że siedzą tam cywile i dzieci i otworzyli do nich ogień. Ukraina nie przyznaje się do atakowania cywilów. Władimirowi Putinowi odpowiedział doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak. Historia o ukraińskiej grupie dywersyjnej w Rosji to klasyczna prowokacja, absolutnie celowa. Rosja chce przestraszyć swoich ludzi, by po roku wojny przynajmniej jakoś usprawiedliwić atak na inny kraj i rosnącą biedę. Ukraińskie dowództwo operacyjne Północ apeluje o ostrożność i przestrzega przed możliwymi prowokacjami strony rosyjskiej. Niemiecki ambasador oskarża Polskę i w skandalicznych słowach pyta wicepremiera Błaszczaka o dostawy energii z Rosji. Politycy obozu władzy już zareagowali i przypomnieli dyplomacie, że wykracza poza swoje kompetencje. Nie wolno mu wpisywać się w dyskusję polityczną w kraju, w którym pracuje. Ambasador Niemiec Thomas Beger w swoim wpisie na Twitterze komentował wypowiedź wicepremiera Mariusza Błaszczaka. Szef resortu obrony podkreślał, że to polityka rządu w Berlinie pozwoliła Putinowi gromadzić pieniądze na zbrojenia, ale niemiecki dyplomata zamiast przyznać ministrowi rację, postanowił przekonywać, że winni są wszyscy, bo wszyscy kupowali z Rosji energię. Zapomniał jednak o proporcjach. Czy pan minister wie, ile miliardów złotych Polska co roku przelewała do Moskwy w zamian za rosyjską energię? Pytał niemiecki ambasador, a odpowiedzieć postanowili mu politycy obozu władzy. Wśród nich Radosław Fogiel, który stoi na czele Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Z pewnością mniej niż Niemcy, jak informuje Deutsche Welle. Cieszę się, że mogłem pomóc, panie ambasadorze. Wpis niemieckiego ambasadora, choć oskarżający, sam w sobie jest wyjściem poza konwencję wiedeńską. Dokument określa, jak powinny wyglądać stosunki dyplomatyczne. I przypomniał o nim były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który zwrócił się do niemieckiego dyplomaty. W żadnym państwie ambasador nie przekomarza się z wicepremierem państwa gospodarza. Proszę opamiętać się i wrócić do instrumentów dyplomatycznych, noty wizyty wyjaśniające. Ambasador nie powinien uczestniczyć w kraju, w którym jest ambasadorem, wewnętrznej dyskusji politycznej tego kraju. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Horała mówi też o trendzie, bo wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość uniezależniało Polskę od surowców z Rosji, Niemcy swoje uzależnienie pogłębiały. A zatem obok ilości energii jest jeszcze to, co chciał osiągnąć Berlin. I tutaj forsował Nord Stream 2 oraz zwiększenie znaczenia gazu, co z kolei wiązałoby się z większymi dostawami ze wschodu. Według Marcina Horały ambasador Niemiec doskonale rozumie się z politykami opozycji, bo rzuca podobnymi oskarżeniami. A to jest idealnie po linii wypowiedzi całej afery rozkręconej od kilku dni przez opozycję na temat tam rzekomej krwawej ropy i tak dalej. No i pan ambasador się idealnie wpisuje, więc nie wiem, czy to opozycja sufluje ambasadorowi, czy ambasador opozycji. Na słowa niemieckiego ambasadora na razie nie zareagowało MSZ. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.